Widzowie, jak to jest przerzucone na YouTube, to ja przepraszam, ale jestem w trakcie streama i muszę zjeść, nie? Ale będę pauzował. Jordi. To jest okej, to jest dobrze. Gothic. Przez te lata w tym nagrałem chyba ze 30 filmów w ogóle. Dobra, like. Like, sub. Super. Czekajcie, muszę napisać. Super materiał. Gothic. Gothiku, już nie mam absolutnie nic do powiedzenia o tej serii. Bez obaw jednak, tym razem mamy konkretny powód, by raz jeszcze wrócić do tej gry, ponieważ lada chwila na rynek trafia tak zwany Gothic Classic, czyli widać w ogóle ekran, remaster i reedycja tej gry na Switcha. I cóż, jakoś tak wyszło, że 2 godziny testowania tego wydania szybko przerodziły się w praktycznie 10-godzinną sesję grania jednego dnia. Coś czuję, że raz jeszcze spędzę w kolonii kolejne kilkadziesiąt godzin, raz jeszcze ten tytuł przejdę i jest to chyba moje ulubione wydanie tej gry. Kurwa. Gothica to raz w roku trzeba przyjść, jak chcesz być Polakiem, nie? Które oprócz tego jest niewarte swojej ceny i wprowadza kilka nowych, absurdalnych błędów do 20-letniej. Gothic kosztuje na Switcha 30, kurwa, co ty gadasz? 30, widzowie, wchodzicie tutaj w Instant Gaming u mnie, jak oglądacie na YouTubie, też macie linka i macie Gothica za 5 zł na Steama, za 1 euro, za 4,50, ale uwaga, to nie jest Gothic 1. To jest Gothic 1, to jest Gothic 2 i Gothic 3. I kurwa, na Instant Gaming jest tyle zajebistych tytułów, że bierzcie to w fest, no nie? I od razu wam powiem, na Instant Gaming nie ma kodów zniżkowych. Wiecie dlaczego? Bo Instant Gaming ma zawsze najniższe ceny. Oni pierdolą jakieś kody zniżkowe. Nie walą w chuja, że są jakieś późniejsze promocje. Nie, po prostu jak coś jest na Instant Gaming, to jest najniższa cena, jaką mogą zrobić i nie będą szukali jakichś dodatkowych kodów, żeby twórca miał dodatkowy kod zniżkowy. Wchodzicie z mojego linka, do mnie wtedy w ogóle przypisuje sprzedaż. Jest giga essa, więc polecam. I gry. Długo, jak no nie, to nie dotyczy. Zaciekawieni? To zaczynajmy. Na start standardowo. Dostajemy w mordę, wita nas Diego i ruszamy w przygodę od zera do bohatera. Jeśli chodzi o samą zawartość, to chyba nic się tu nie zmieniło, ale co pierwsze rzuca mi się w oczy, to nowe okno ekwipunku. To nadal działa na podobne zasadach co w jedynce, czyli nie mamy takiego jednego wielkiego okna jak w dwójce. Ej, a wiecie, że ja wolę okno z ekwipunku z jedynki, które wolicie? W ogóle, ja powiem tak, Gothic 1 jest lepszy od dwójki, kurwa. Pod każdym względem. Fabularnym, gameplayowym, dobra, mechanicznie jest dwójka lepsza. Jej inwentory ma lepszy, Gothic 1 jest w chuj lepszy. Ale osobne zakładki dla odpowiednich typów przedmiotów. Sam broni, nawet w ogóle fakt zamknięcia fabularnie gry, która miała niewystarczający budżet, by zrobić taki otwarty świat, i zamknięcie tego fabularnie pod kopułą. To jest tak genialne rozwiązanie. W magicznych pierścieni, przedmiotów, nazwijmy to, spożywczych i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie jest to bardziej wygodne i czytelne niż w wersji Vanilla, nazwijmy to. Kiedy ogrywałem po raz pierwszy Gothica kilkanaście lat temu, takie okienka z kilkoma rzędami przedmiotów zamiast z pojedynczymi... Ej, kurwa. Grałem pierwszy raz w Gothica z dzieciaka. Słuchajcie tego. Stałem się cieniem. Szedłem do kopalni. Znalazłem 3 te pokrętła, żeby otworzyć gniazdo pełzaczy. Złapałem za, jak to się nazywa, za to pokrętło, za tą dźwignię i mówię tak, ty kurwa, tu będzie teraz walka, walę save'a. Zrobiłem save'a i właśnie sobie skoraptowałem całą grę. Byłem głupim dzieckiem wtedy, miałem jednego save'a, nie miałem Gothica save'owanego za każdym razem na innym slocie. I nie byłem w stanie tego odbagować. Nie byłem w stanie, po zapisaniu gry, cofnąć interakcję wchodzenia w kołowrót. A nie wiedziałem wtedy, że istnieje coś takiego jak Marvin. Pionowymi rzędami. Poza tym możemy przypisać kilka przedmiotów pod 4 ikonki szybkiego wyboru. Coś podobnego mamy z czarami, a w lewej stronie ekranu, w oknie ekwipunku, podsumowanie tego, co obecnie na sobie mamy i z jakiej broni korzystamy. Niby takie nic, ale doceniam bardzo. Proste, praktyczne i wygodne. Ale z drugiej strony, na przykład trzymanie przez minutę przycisku, by zrobić większą transakcję, nie wiem czemu naraz nie można rzucić na przykład 200 bryłek rudy, jest dla mnie absurdalne i dziw bierze, że nikt nie wpadł na to, by to poprawić. Kurwa, to jest z Batmana, nie? Christian Bale?
Które to jest część Batmana? Ale dobra, jeszcze nie popadajmy w narzekanie, zostańmy przy tych miłych rzeczach, bo akurat chociażby w temacie sterowania czekało mnie dość pozytywne zaskoczenie. Tu testowałem zarówno Joy-Cony, jak i Pro Controller i pograłem też w trybie handheldowym. Wiadomo, kwestia osobistych preferencji, ale gdybym jakimś cudem miał kiedyś znowu po raz kolejny wracać do tego tytułu, nie wyobrażam grać sobie w niego inaczej niż bez pada. Po prostu fajnie mi się gra na padzie w to. I w sumie to chyba wszystko w temacie sterowania, to znaczy prawie wszystko, bo w menu mamy jeszcze opcję kontrolerów ruchowych i cóż... O kurwa, czajesz w Gothicu kontrolerem machać mieczem w taki sposób? Ty, ale giga dobre. No, Gothic jest na Switcha. Normalnie wchodzisz do walki ze ścierwojadem i robisz tak. Pach, pach, pach. Okienka z animacjami pokazującymi, jak to może wyglądać w praktyce, działają na wyobraźnię. Nawet jeśli tak jak ja nie lubicie ruchowego sterowania w bardziej, powiedzmy, normalnych grach. Chyba, że mówimy o tytułach imprezowych, stricte zrobionych pod to, jak na przykład Mario Party. No to okej, tu rozumiem. Niestety, nie wiedzieć czemu, może ja coś robię źle, może poprawi tutaj One Patch, ale po wyjęciu Joy-Conów i postawieniu Switcha przed sobą na biurku w pracy, ta opcja nie działa. Tak samo jak w domu, w trybie stacjonarnym. Dziwne. Nie oceniając więc samego Gothica, gra mi się całkiem spoko jak na remaster. Na tyle spoko, że pewnie przejdę to kolejny raz, jak już zacząłem. Ale też nie ukrywam, moja ocena jest bardzo subiektywna, bo lubię Gothica, mam sentyment i po prostu chcę się w to grać. Nie zna... Jego ocena jest subiektywna, bo jest z tym wariatem z bagna, przecież jest łysy. Kurwa, on wierzy pewnie w śniącego. Myślę jednak, że to usprawnione wydanie pozbawione jest wad. Mniejszych błędów, jak na przykład to, że gra ma czasem problem z wyświetlaniem polskich znaków, na przykład ż i zi, no i też okienka dialogowe są ciut za małe w trybie przenośnym. Szkoda, że nie ma w menu, nie wiem, opcji zwiększenia czcionki i zwiększenia okienek. To zdaje się powinno być standardowe. Poza tym też w tych mniejszych okienkach nie mieszczą się w całości niektóre dłuższe opcje dialogowe i... Ej, widzowie, kurwa, giga chciałem tego dzisiaj nie robić, ale muszę sobie nalać wódki. Niestety, przegrałem, kurwa, z nałogiem. Na swoją obronę mogę powiedzieć, że piję alkohol wysokiej jakości i nie piję jakiś pomyj, żeby się upić, tylko piję dla smaku, bo go lubię, nie? Za często piję soty, kurwa. I czasem nie wiemy, co mówimy przed kliknięciem. WTF. Ale spokojnie, są też większe błędy. I te większe błędy są jakieś takie... dziwne. Nie czarujmy się. Gothic zawsze był drewniany i miał swoje problemy. Ba, o wielu nawet nie wiedziałem, aż wydawca remastera nie opublikował listy poprawek w tej wersji. Przeważnie są to rzeczy na tyle specyficzne i rzadkie, że ich nie doświadczymy. Na przynajmniej sam ich nie kojarzę z moich kilku przejść gry. Więc no, doceniam, miłe, że poprawili. Problem w tym jednak, że to wydanie dodaje kilka własnych, nowych błędów. W kilku miejscach, biegnąc i skacząc na zmianę, niestety nie mogę się ratować kodami, a bardzo nie lubię backtrackingu i biegania w tej wersji bez sensu, coś wystrzeliło mnie w powietrze. Bezimienny ląduje na ziemi, traci wszystkie punkty życia, umieramy. I tak nawet kilka razy w tym samym... Ej, kiedy widzowie robimy wyzwanie? Ej, chcielibyście zobaczyć serię gier z wyzwania Deathless? Przechodzenie Gothica Deathless, przechodzenie Dark Soulsów Deathless, przechodzenie Skyrima Deathless. I za każdym razem, gdy się wypierdalam, startujemy grę od nowa. Yes. Miejscu. Na marginesie, jakby któryś z wydawców to oglądał, to widać na klipie. Szczególnie się to zdarza w pewnym miejscu na lewo od wyjścia z kopalni. I raz jeszcze. Za każdym razem, gdy umrzesz, pijesz drina. Zajebiste, stary. Oj, no widzowie, niestety znowu się wydupiłem. Wątpię, czy to coś poważnego, a na pewno drobna pierdoła, którą da się szybko spaczować. Swoją drogą, THQ, jakby ktoś z was to oglądał, to hit me up, nie wiem, skontaktujcie się z moim agentem, bo ja bardzo potrzebuję pieniędzy i mogę być waszym testerem, nawet za pół darmo. Innym razem zaś, wchodząc w interakcję z otoczeniem, na przykład smażąc miecz na patelni, albo wykuwając miecz u kowala, coś się gliczuje i bohater albo jest obok miejsca, tudzież przedmiotu, z którego korzysta, albo przedmiot, który ma w ręku, unosi się nad ziemią paręnaście centymetrów od jego dłoni. Rzecz jasna, nie... No, okej, takie rzeczy to w Gothicu. Nie psuje to gry, broń Boże, ale jest po prostu dziwne, bo nie przypominam sobie, żebym przed... bez śmierci, bez trafienia na ślepo na i na kierownicy. Miał podobny problem tak często. Chyba, że faktycznie takie coś było, fani Gothica, możecie mnie poprawić w komentarzach. Wiem, że lubicie to robić. Niemniej, to ostatecznie jeszcze przeboleje. Bardziej natomiast zabalało mnie to. Latająca w kółko na dnie Bajora grupa krwiopijców, albo klonujący się bez ubrania, a jakże... To kurwa, Gothic w całej okazałości. To nie ma tak działać? Majes miał ran na ślepo. Tak, ale to była satyra, wiesz, Konrad? W pewnym momencie podniósł ręce i nadal udawał, że gra. To się nazywa komedia.
że Lester, na początku było ich dwóch, po chwili grania i w czytaniu już kilku i nie zanosi się na to, by mieli zniknąć. Czy to za parę godzin nie zepsuje jakiegoś questa z udziałem tego NPC-a? Mam nadzieję, że nie, ale no dziwne, że remaster po 20 latach ma nowe glitche. Najbardziej zaś zabolało mnie to, że gra miała dwa razy krytyczny błąd i wywaliła mnie do menu konsoli. I znowu, nie jest to dla mnie zaskoczeniem, nie jest to koniec świata. No właśnie, to Gothic, kurwa. Ta nawet jest nawet okej, jeśli porównam to chociażby z premierowym Cyberpunkiem na PS4, bo tam was 6 razy na godzinę wywalało cię do menu i gra crashowała. Niemniej, mówimy tutaj o ponad 20-letnim kodzie gry. Amanda, chodź spróbować drinka, zobaczysz jaki pyszny. Na sprzęcie, który nie powinien z tą grą mieć absolutnie żadnych problemów. I do tego wydaniem, które kosztuje 30 euro, z tego co patrzyłem. No jest to trochę słabe. No ale kogo ja oszukuję, fani i tak kupią, a ja jako, że nic mi już nie sprawia przyjemności, chyba że to są plastikowe pudełka, które zbierają kurz od gier, które i tak mam w formie cyfrowej. Ja wam powiem, to wydanie ma jeden problem. Jaki procent fanów Gothica ma kurwa Switcha? Kto w Polsce do chuja gra na Switchu? 20 osób chyba łącznie ma Switcha w Polsce. Co wy gadacie? Nie macie Switcha. Gdzie indziej, to ja też pewnie kupię sobie pudełko. Żeby wszyscy dać. Na czacie, ale no. Wspomniana kwota to jak dla mnie odrobinę za dużo, jak na to, co to wydanie oferuje, mówiąc delikatnie. Za taką cenę to bardziej fair byłby pakiet jedynki, dwójki, razem z remasterem, jak na to, co to wydanie oferuje, mówiąc delikatnie. Za taką... Co dobrze ci zrobił. Wiecie, że to jest taki easter egg, że w pewnym momencie w Gothicu Arcani się spotyka typa, co się nazywa Sen? I okazuje się, żeby on wszystkie części ci dobrze robił. Tą cenę to bardziej fair byłby pakiet jedynki, dwójki, razem zremasterowanych, no i bez nowych gliczy. Albo nie wiem, sama jedynka, ale tańsza o połowę. Choć pewnie wszyscy dobrze wiedzą, dokąd to zmierza. Za parę miesięcy i tak pewnie wyjdzie dwójka z nosą krótka za samą cenę. Zajebisty. I tak pewnie my... Jezu, ej, kurwa. Czujecie to? Siedzisz w tym pierdolonym polskim bloku, masz 12 lat, na ścianach bazeria, wróciłeś właśnie ze szkoły, matkę gotuje zupę jarzynową, dzwoni domofon i chłopie, czujesz to, czujesz ten kadr z Gothica, nie? My, fani Gothica, będziemy krzyczeć THQ, bierz nasze pieniądze. Na szczęście ból, który czułem po wywaleniu do menu, bardzo szybko minął, bo dosłownie parę sekund wcześniej zrobiłem quick save'a. Tak, kochani, quick save na konsoli. Przyszłość jest teraz. Szanuję, chylę czoła, bo często porty retro gier, które zdążyły się już zestarzeć, nie mają takich minimalnych nawet udogodnień. Często po prostu wrzucać na Switcha port jakiejś staroci, nie myśląc o tym, jak w to się gra i jak różni się granie na Switchu względem grania na PC-cie. Mądrze mówi Jordi. Jeśli graliście ostatnio znowu w pierwszego Gothica, albo widzieliście u nas serię streamów Cruisera, to wiecie, że quick save i quick load to podstawa w takiej grze, gdzie bardzo często rzeczy szybko idą nie tak. Można przypadkiem trafić NPC-a rykoszetem i go zagrować, zepsuć sobie playthrough jakąś pierdołą i tak dalej. A na konsolach, z racji na ograniczoną ilość przycisków na padzie, ograniczoną w porównaniu z klawiaturą chociażby, nie ma dedykowanego inputu dla takiego zapisu. I tak, wiem, quick save też był w wanilii, ale tutaj jest to pod specjalnym skrótem klawiszowym i szczerze, rzadko takie rzeczy na konsolach spotykam, szczególnie dziś w erze dominacji autosave'a. Szkoda tylko, że nie można nazywać save'ów, bo na PC-cie można było. Te domyślne nazwy praktycznie nic mi nie mówią, a zaimplementowanie dodawania nazw chyba nie było jakimś wielkim wyzwaniem dla programistów. Marudzę, wiem, ale trudno nie marudzić, kiedy na zmianę port robi kilka rzeczy dobrze i sprawia pozytywne wrażenie, a potem robi coś głupiego. To nie wiem, czy serio nazywa remaster, czy on to tak nazywa? O co chodzi właśnie? To prawda, no nazywa to remasterem, a to jest chyba oficjalna nazwa, skoro to tak nazywa, nie? O ty, no i to z czystym sumieniem polecić, przynajmniej polecić za te pieniądze. Poza tym to chyba tyle. Nie widzę większych zmian w warstwie audiowizualnej. Raczej nie ma tu mowy o jakoś szczególnie poprawionej oprawie, nowych efektach graficznych, HDR-ach, cząsteczkach i innych wodotryskach, które są nieraz częścią marketingowego pitu-pitu. Nadal widać te sztuczki z ograniczonym zasięgiem rysowania, jakaś dziwna mgła albo coś agresywnie dorysowuje się przy budynkach. Nadal, ja pierdolę, ale klimacik stary, kopie. Kurwa mać. Za Gothic 1 odpala. Lepiej Nintendo nazywa się Gothic Classic. Nie wiem, to może ten, może po kurwa... Może widział się z gąciarzem, kurwa, trochę wcześniej.
Kamerą no, da się zobaczyć otchłań za teksturami. Nadal wszyscy gestykulują z użyciem tych samych kilku animacji. Tekstury są chyba ciut lepsze i postacie potworów ostrzejsze i mniej kanciaste, a na pewno gdybyśmy porównywali to z odpaloną tu i teraz taką vanilla na PC wersją bez żadnych modów czy usprawnień, co w moim odczuciu jest jak najbardziej okej i wiele więcej po remasterze się nie spodziewam. Gdybym się miał czepiać, to może prosiłbym jeszcze w tym remasterze, bo remasterze się nie spodziewam. Jakie tatuaże ma w ogóle Jordan Poka? Kotka ma. Słodkiego, grubego kotka. Gdybym się miał czepiać, to może prosiłbym jeszcze w tym remasterze o jakieś drobne zmiany w samym świecie i w czytelności gry. Już tłumaczę. Jak wiecie, estetyka Gothica 1 jest... Nie wolno tak Jordan mówić o Gothicu, że coś trzeba w nim zmienić. Nazwijmy to brudna na tle innych bardziej pstrokatych fantazy. Jest bardziej brązowo-szaro, depresyjnie, paleta barw jest oszczędna i mało nasycona. To samo w sobie oczywiście nie jest problemem, no i stanowi jeden z elementów tego klimatu, który tak lubimy. Tak. Ale jednak, jadąc ostatnio do pracy i grając w autobusie, dodam, że za oknem było dość słonecznie, a tego ekran LCD ze starszych modeli Switcha bardzo nie lubi, ze zwiększoną jasnością gry w ustawieniach, jak i z podniesioną na maksa jasnością ekranu, nie widziałem za bardzo, co się dzieje w grze i musiałem grać na słuch. Ale znowu, nie cisnę, nie skreśla to dla mnie tego remastera, po prostu chcę was poinformować, no i też mam świadomość, że granie w słońcu to nie jest preferowany setup, powiedzmy, jeśli chodzi o ten sprzęt. Wydaje mi się, że... Kurwa, widzowie, co wy wiecie o tym z tym zajebanym Switchem w graniu na słońcu? Wygraliście kiedyś, kurwa, na Game Boyu, który nie miał żadnego natywnego podświetlenia? Tam miałeś specjalny, dodatkowy element, który był nakładką na Game Boya, który był powiększającą lupą, który świecił LEDami na ekran, żebyś widział, co się dzieje, nie? No, LEDzie może być lepiej. Ale no to już musicie sobie sprawdzić sami, bo nie mam LEDa. Podsumowując, spoko remaster, ciut za drogi, ma pewne wady, pewnych drobnych rzeczy brakuje, ale poprawki i usprawnienia, które wprowadza, oceniam na plus. Serio, chyba wcale jedynka jako taka nie jest daleko w tyle za dwójką w moim osobistym rankingu. Chyba nie lubię jest lepsza. Tak samo bardzo, tylko po prostu wkurzał mnie przez lata ten nieszczęsny ekwipunek jedynka i interakcja jest, na zasadzie... Uwaga widzowie, ludologiczne słowo zapiszcie sobie, koherentna bardziej. O, ktoś napisał, zjebany jesteś. Dobra, możemy zaraz wariacie skończenia film, damy ci atencję, nie ma problemu. Wciśnij W i Ctrl. Kombinacja A plus gałka analogowa do przodu jest o niebo lepsza. I chyba na swój sposób, dzięki temu remasterowi, na który narzekam, polubiłem na nowo Gothica 1 bardziej. Jeśli więc po spędzeniu 12 godzin z tym Gothiciem ktoś przyłożyłby mi pistolet do skroni i żądał ode mnie oceny, to powiedziałbym, oceniam to na spoko średnio. Kilka rzeczy nie działa, ale generalnie jest okej, trochę nie za tą cenę i mam nadzieję, że lada chwila wyjdzie też na inne konsole, bo to, że to wyszło tylko na Switcha jest bardzo dziwne i czuję trochę tutaj jakieś deale z Nintendo, może jakaś czasowa ekskluzywność, ale no, widać, że Gothic na konsoli ma sens, ja wolę grać w Gothica na konsoli od teraz i mam nadzieję, że szybko dostaniemy dwójkę i w lepszej, bardziej fair cenie. I to tyle. Generalny Gothic jest grą, którą lepiej się chyba gra na padzie niż na klawiaturze. Serio, pomyślcie o tym. Macie takiego Gothica, którym sterowanie to skok, przycisk akcji i kierunki. Ta gra jest stworzona na pada. Tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, kochani. Nie no, no kto normalny gra w Gothica na myszce? Kurwa. No i jasa, widzowie. Gothic najlepszy. Gothic.